Witam wszystkich. Dziś taki wiosenny dzień i od razu kurczaki. Tutaj mamy już część, które się wykluły. Takie dwutygodniówki są. Już nawet za bardzo dogrzewania nie potrzebują. Są tutaj zagrodówka trójbarwna. Troszeczkę szczubatki. A się boją. Kilka lakenfelderów. Tak, nocy mają zamknięte, a i dominanty trójbarwne, to wszystkie takie, które są takimi scentkami. No a znów te zagrodówki takie typu podkarpackiego, no to mamy takie biało-czarne, one później się wybarwią. Ale do słoneczka fajnie się wygrzewają. Pogoda jest taka wybitna. Tam na termometrze w środku, w cieniu mają 20, nie wiem, 27 stopni. A to tutaj będzie dużo, dużo więcej. Jest, powiedzmy, na zewnątrz jeszcze tak chłodno jest, ale już na tyle są one, te kurczęta są na tyle duże albo na tyle ciepło jest, że one mogą już fajnie sobie tutaj na słoneczku się dogrzewać zupełnie inaczej. Te kurczęta, nawet jak się grzeją, to tak jak jest z grzałki, nawet z żarówki, no to i tak mimo wszystko te kurczęta tak na świeżym powietrzu, no to zupełnie inaczej. One tutaj są na takiej siatce i później będą przechodzić już do kurnika, jeszcze troszeczkę cieplej się zrobi i ta pierwsza partia właśnie tych kurcząt, które się wykluła jeszcze w lutym, no to one już, no tak jak widać, no już tego, no jak będą już takie tego, no ale ładnie rosną. Za chwileczkę pokażę jeszcze jedna partia, która jest w piwnicy. One były klute w sumie na 3 razy i tam w piwnicy są takie mniejsze kurczęta, w większości z lakenfelderów i szczubatki staropolskiej. Pokażę tak samo, jakie te produkty ja dla nich stosuję od pierwszego dnia. Pokażę też, jakie inkubatory, na co przy inkubacji. Pewnie wszystko już było powiedziane przy inkubacji, ale mimo wszystko dużo osób się też pyta, jak sobie poradzić tam, no, w inkubacji, jak przygotować jajka, jakie ja mam inkubatory. To za chwileczkę też je pokażę tak samo te mniejsze kurczęta. No powiedzmy, tutaj ja mam tak podzielone na, powiedzmy tak, na 3 etapy. Pierwszy etap, no to one tam wychodzą z inkubatora, są w kartonie i tam dorastają, powiedzmy, do tak 10 dni, 15, i później przechodzą właśnie do odchowalnika, a te pójdą już do kurnika, będą miały tam przygotowane miejsce do kurnika. One już będą na tyle pewnie, że no, w zależności jeszcze jaka będzie pogoda, ale już pójdą, będą miały tam najwyżej. W kurniku też jest załączoną żarówkę, żeby się mogły dogrzać, a tak to, no i poza tym już słoneczko i będą za niedługo już też wypuszczane na zewnątrz, żeby, no jak już ta wiosna, no i ogólnie, no słońce, ta przyswajalność witamin, one tutaj do wody dostają witaminę, zaraz też pokażę, jaką witaminę dostają. Ja uważam, że to jedna z lepszych witamin. Ta przyswajalność jest taka wysoka, no i łatwa w rozpuszczaniu, no i cenowo taka fajna. Ja pokażę też, jakie karmę ja stosuję u tych kurcząt. To jest tak zasypane, ale zaraz, one się boją. Zrobimy pauzę. I w tym roku kurczęta w sumie są dwie karmy. To jest indyk. Nie wiem, czy to zbliżenie jest dobre. No, taką mamy z Nutreny. I wszystkie produkty praktycznie dla kurcząt są po prostu takie, ale kury, kurczęta, chociaż paszę dla kur mam z piasta, ale tak to, no i to, ta kruszonka jest, niczym się nie różni. Trochę nawet bym powiedział, że jest no taka fajna, ładna ta kruszonka jest. No i zawartość białka jest delikatnie droższa. A tutaj mamy pisklę tutaj dla kur.
i one mają, a ty w tej jest więcej, nie wiem czy tak worek jest zawrócony, tak by więcej pyła. To jest ta sama linia produkcyjna, no i tutaj jest tutaj ten worek, to jest dla piska, powiedzmy to pół na pół dostają. Ta jest o tyle lepsza, że to jest ta sama karma, tylko większa zawartość białka. Białko jednak przy wzroście jest najbardziej potrzebne, także te kurczęta dostają taką karmę, fajnie na tym rosną. I pokażę jeszcze następne te produkty, jakie u mnie te pisklęta dostają. Ładnie rosną, tak jak widać, no, przy słoneczku, one są tutaj, słoneczko im ładnie świeci. Tutaj takie odpowalniki na noc mają zamykane. Przy takim zwykłej pogodzie, no to znaczy zwykłej, jak już jest cieplutko, no to idą na zewnątrz, na trawę. Wtedy już nie trzeba już nic sprzątać. Ja akurat bazuję na takich kartonach z tych podkładek międzypaletowych. Bardzo fajnie się to sprawdza. Wysunie się karton i jest posprzątany. Także taka, jakby ktoś kiedykolwiek chciał, no to fajna. Raz dziennie po prostu wymienić trzeba karton i czyściutko jest, fajnie te kurczęta fajnie funkcjonują. Jak u mnie tu są w garażu i tutaj bramę otwieram, no i po prostu one mają już to słoneczko takie, nie ma takiego przeciągu, ale mają jednak to świeże powietrze, no i przede wszystkim słońce to jest jednak podstawa przy każdym wychowie. Ładnie się to wychowuje, no tak zdrowo. I one są takie fajne, zahartowane już. Tam część uciekła do kąta. No ale tak jak widać, tych kurczątek nie był to tak, powiedzmy, udany lęk, bo zakupiłem od takiego pana jajka. W sumie 45 i 45 były tylko dwa pisklęta. Także taki, no i z automatu to ograniczyło liczbę tych kurcząt, ale te się fajnie wychowują, także może coś z tego będzie. Teraz zrobię pauzę i pokażę jeszcze te kurczątka, które są, no i inkubatory, na których ja pracuję. Jak widać, weselutkie, fajne, takie ładnie rosną, jedzą, rosną, także takie. Tutaj ładne te czubatki, one są takie na, jest ich dwie, takie na machoniowym takim spodzie, ale no, tutaj nawet tutaj jest jedna. Chciałem właśnie takie kurki mieć, no ale się niestety nie udało, bo no było z zalężenia 45 dwa kurczątka. Pojechałem do tego pana drugi raz już tak osobiście i zabrałem jeszcze 40 jajek, z 40 jajek znów jeszcze są w inkubatorze, ale z 40 jajek jest 7 zalężonych. Zobaczymy, ile się wykluje, no ale będziemy do skutku, bo chciałem właśnie też wprowadzić te kurki, właśnie czubatki, taką, one takie ładne na machaniowym tle, tak na, no i takie te trójbarwne albo takie kurki takie strokate, no ale machoniowe, takie fajne, ładne tło mają te kurki, no i ładne jajka tak samo noszą. Tak jak przy tych, na przykład przy zagrodówkach, no to one bardzo ładne jajka noszą. Dłużej, takie 65 do 67, 67 gram do 70, nieraz to się tak trafia, tak, no ale ogólnie ładnie noszą te jajka. I fajne i przede wszystkim ładne też kurki są. I takie różnobarwne są, tak jak widać, nawet po kurczętach jak się wypluwają, to one mają różne kolory. Te będą bardziej takie czarne, wpadające, takie pstrokate, będą później dostaną takiego czerwonego, chociaż już widać, że one taki już nalot mają po sobie, taki czerwony. A reszta już będzie już takie bardziej w czerwieni, białe, no jedne będą jaśniejsze, drugie będą ciemniejsze, no ale wszystkie będą takie trójbarwne, takie kurki, takie jak nieraz osoby, które do mnie dzwonią, takie, że mówią, chcą kurki pstrokate, no to takie właśnie te kurki będą. Jest teraz
Jest ich teraz tam w odchowanym kartonie, ale to już zejdę na dół i pokażę. Także pauza i widzimy się za chwileczkę i pokażę jeszcze jakie w tych pierwszych dniach i jaką witaminę przede wszystkim ja stosuję u tych kurcząt. Fajna, taka godna polecenia. Także pauza i widzimy się za chwilkę. No i tu mamy już drugie kurczątka. One są takie trzydniówki. O, słuchają. W większości tutaj jest kilka z czubatki. A tak to jest, tam jest czubatka. A tak to reszta to Lackenfeldery. Białe, biało-czarne kurki. Fajne. Kiedyś też nagram taki film właśnie stricte o Lackenfelderach. Jak one trafiły do Polski, a poza tym skąd one przywędrowały, jak te kurki się zachowują. No i czy to takie warto, te kury u mnie się sprawdzają, ale to przy okazji właśnie takiego filmu o Lackenfelderach to postaram się właśnie opowiedzieć o tych kurkach. Takie one są, tutaj mają taką instalację, jak to widać, no zawsze z kartonu, to wszystko karton. I takie, no takie na ściółce są takie, na takich zrębkach nawet, to jest taki gruby, to nawet nie zrębki, tylko takie po strugarce bukowej, takie właśnie są grube wióra. Też ważne jest, żeby one nie miały, jeżeli dajemy trociny, to żeby one takie były odpylone. Dobre by były sosnowe, ale jak to mówią, darowanemu koniowi zęby się nie patrzy. Także takie mają truciny, takie pudełeczka za każdym razem, jest nowe pudełko. No i tak, instalacja prowizoryczna, tak jak widać, założona jest, tu im się dogrzewa. Jak już jest, w miarę są większe, no to zostaje im po prostu jedna czterdziestka i 40 żarówką się tutaj ogrzewa. Także powiedzmy, to tak nawet koszty nie są takie wielkie. No, tak jak mówiłem, że pierwszy tydzień, taki najgorszy do 10 dni, tutaj są w piwnicy, a później już przechodzą właśnie do hodowalnika, do garażu, a później już następny etap to już jest, jak są już w kurniku, już tam tak samo mają przygotowane. Także pokażę jeszcze, jakie te produkty ja stosuję, jaki inkubator mam, znaczy mam dwa inkubatory, ale pokażę tutaj. Tutaj mamy ten inkubator, to wszystko na miejscu. I tutaj ja mam taki pełnoautomatyczny, tak jak widać, on już kiedyś na filmie też był pokazany. I tutaj mamy, tak jak widać, wszystkie te opcje. Tutaj mają tego 59 jest wilgotności. Można sobie tryby ustawić, jakie teraz się akurat to dogrzewanie. 58, 59, 55 by było idealnie, no ale nie zawsze można tak się wstrzelić ten pojemnik. Nie wiem, czy one tak. O, za duże zbliżenie. O, takie jest. Ten pojemnik, tak samo ten zbiorniczek na dole, który jest, to jak się wleje tej wody do której, bo są takie trzy pojemniki, tego albo jest za dużo, albo jest za mało. Także no jest 58-59, ta wilgotność. Nie jest to źle. No jest 14 minut jest do obracania jajek. Też jest ważne, tak, tak teraz na szybkości powiem, żeby sprawdzać sobie ten automat. Tu jest akurat w każdym takim inkubatorze jest taki przycisk, gdzie można sobie sprawdzić, czy to działa wszystko. I tutaj jest załączone i teraz się jajka będą ukręcać. Ja to tak co najmniej raz dziennie sprawdzam, czy to się kręci. Nie wiem, czy widać. Powolutku się te rolki. I co 2 godziny te rolki się kręcą. Są dwupoziomowy. Trochę tam tych kabli jest na dole. Fajny ten inkubator jest. Przede wszystkim z tego względu, że ma dwa wentylatory. Ten drugi za chwilę go pokażę. Taki prosty jest z tych inkubatorów. I ma jeden wentylator. I te jajka nie są dobrze dogrzane. Także też jakby ktoś wybierał, to podwójnym wentylatorem, żeby to ciepłe powietrze rozprowadzane było po całym, równomiernie po całym inkubatorze. No i teraz to 20 sekund jeszcze zostało do końca obracania i później wchodzi normalnie na
na następne co, no, co 2 godziny okręca te jajka. Są akurat nastawione jajka 4 i wczoraj było 18 i 9. O, tu są 3 lęgi. Dlatego też jak nieraz które się nie wyklują, no godzinę, półtorej godziny, godzinę 30. Tak to się odbywa. No i tu akurat są w tym inkubatorze są 3 lęgi i one pójdą do tego drugiego, no akurat czyści się ten inkubator, ale tu są 3 lęgi, no trochę jest skomplikowane, bo trzeba myśleć o 3, no i ten jest uruchamiany w sumie tylko do klucia. Tamten, co za chwileczkę go pokażę, powiedzmy ten, tu się inkubują jajka, a w tamtym się klują, bo przez to, że akurat były wtedy te jajka niezalężone, no i automatycznie, żeby nie szedł ten inkubator, po tam powiedzmy po 5 dniach były wstawione, dołożone jajka, no i z automatu się to wszystko, jakby to powiedzieć, przestawiło, także jest nierówno w inkubatorze, są tak jak tutaj w tym momencie, no to jest, są 3 klucia. Wczoraj były dostawione takie Lakenfelderów koło 45 jajek na ten dolny pokład, a tam jeszcze mamy te czubatki, które wcześniej mówiłem, które mają, tam ich jest 7 jajek zalężonych, było ich 40, no i z 40 jest 7, no i coś z tymi jajkami trzeba zrobić, także tu są 3 klucia i tu jest 4, 9 jest nastawiony i wczoraj 18. Pokażę jeszcze te produkty, jakie ja stosuję i ten drugi inkubator, a tamten drugi jest taki prosty. Tutaj mamy właśnie te produkty po wykruciu. U mnie kurczęta dostają coś takiego. Pierwsze 5 dni. Trihokoksan, powiedzmy to jest takie na kokcydiozę zapobiegawcze i witaminy. Później dostają po 5 dniach, dostają taką witaminę do wody, Aqua Piscle. Bardzo fajna witamina. Już kilka lat ją stosuję, ładnie się rozpuszcza wodzie, fajnie się przyswaja i te, no widać ten kał jest taki zwarty, fajny, fajnie się na tym wychowują te kurczęta, także polecam pewnie, że tych firm, które produkują, ale ja już tam Polfemix stosowałem, różne z Dolwidu witaminy, jakoś nie jestem przekonany, bardziej właśnie tak jak mówię, ta witamina fajnie się, raz, że się rozpuszcza, no i widzę efekty, ta przyswajalność jest fajna, no i przede wszystkim no, musi się rozpuszczać, żeby bo tak ogólnie nigdy nie wiadomo, jak one mają przyswajalność, ale jak się nie rozpuszcza, no to automatycznie to ciężko podać taką witaminę, zwłaszcza jak idzie do wody. Także musi mieć dobrą rozpuszczalność, żeby mogły te kurczęta to pić, bo jak reszta, jak wszystko zostaje na dnie, no to co z tej witaminy. Także pokażę jeszcze pauzę, pokazuję jeszcze ten drugi inkubator i będziemy kończyć. Tu mamy ten drugi inkubator. No, on jest taki prosty i w środku, może go otworzę, on ma jeden taki centralny wentylator i to się nie sprawdza. To do klucia jeszcze ewentualnie, a tak to to nie jest taki do polecenia. Tak jak mówię, no jak nieraz sprawdzam te jajka, to one są z jednej strony ciepłe, z drugiej zimne, także no nie do końca to się sprawdza jako inkubator. I fajną rzeczą jest też, zaraz pokażę, zakupić sobie coś takiego. To jest 18 stopni, 50% wilgotności. Wilgotne. W tej piwnicy. Tutaj mam taką sondę. To jest coś takiego najtańszego, 9 zł kosztuje. To jest dodatkowy. Do inkubatorów jest dorzucany właśnie taki. Dobrze mieć coś takiego, bo tak jak wszystko może się zepsuć. A tutaj mamy po prostu dodatkowy wgląd na temperaturę i na wilgotność, jaka panuje w inkubatorze. To jest to powiedzmy takie dodatkowe takie zabezpieczenie, żeby się po prostu nam od ręki od razu o 1 stopień poszło do góry. Tak, no i temperatura od razu tak samo do góry.
w miarę to fajnie to funkcjonuje i no poza tym pozwala nam to sprawdzić inkubator, czy to nieraz te sondy się popsują, a taka fajnie to funkcjonuje. Także byłoby na koniec, o 52 już się zrobiło. Także pozdrawiam wszystkich, zapraszam jak zwykle na kolejne filmy, teraz będą właśnie taka cykl z filmami o kurach, dużo było zapytań, także będą pokazane właśnie kury z domu, o jak poszło raz do góry do 20 stopni, kury z dominantów i Lakenfeldery za grotówkę, postaram się pokazać te kurki, które u mnie w tej hodowli są, pokazać jak one i opowiedzieć przede wszystkim o tych kurach, jak one się sprawują u mnie, jak z nieśnością, jak ogólnie jakie zachowanie i o tych kurach pokazać je na wybiegu. Także już dziś zapraszam. Pozdrawiam wszystkich.